Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Znaleziska Widzów. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale, dziś pokażę Wam trochę biżuterii, trochę zdobień i tego typu rzeczy, ale to na koniec odcinka. Zestawienie zaczynamy od Eweliny, która nadsyła znajdki, które fajnie się dziś wpasowały w fanty, które Wam pokażę na koniec, czyli biżuteria. Przy okazji również prosi o identyfikację. Tutaj widzicie, o, taka znajdka. Coś ciekawego widać, mi się wydaje przynajmniej, że mogła to być jakaś nabijka, chociaż kurczę, te zapięcie z tyłu, nie wiem dokładnie. Wydaje mi się chyba, że sreberko albo srebrzone. Coś fajnego z takimi kończynkami. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli coś kojarzycie. I kolejna znajdka. Fajny sygnecik, pierścień. Z wizerunkiem jakiegoś jegomościa. Kurczę, znalazłem coś podobnego i ktoś mi to kiedyś identyfikował. Ale za nic nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywało, ta pieczęć. Bo to wydaje mi się była pieczęć. Pruska. Z tym, że moja była wzorowana na Rzym, a tutaj, no nie wiem, ciężko mi określić, ale fajny pierścionek. Bardzo ładnie to wygląda. Kolejne znalezisko nadsyła Bartosz. Znajdka z szopy, całkiem fajny bagnecik. I tak jak opisuje tutaj w wiadomości, bagnet najprawdopodobniej przywiózł jego pradziadek z wojny bolszewickiej. Także to może być naprawdę ciekawe znalezisko. Bagnet prawdopodobnie pruski, pierwszowojenny. Z tym, że tutaj ciężko mi określić, nie jestem specjalistą w tym temacie. Mamy tylko dwa zdjęcia, także przydałoby się tutaj zdjątko przy rękojeści. Tam jest na pewno bicia producenta, jakiś numer seryjny. No ale całkiem fajny bagnet. Przeleżał trochę w szopie, stąd ten właśnie rdzawy nalot. Brakuje co prawda tutaj okładziny rękojeści, ale naprawdę fajnie się prezentuje. Można odnowić go, delikatnie wyczyścić i będzie całkiem fajna kosa. Janusz nadsyła zdjęcia w znalezisk z dwóch wypadów. No i tutaj ostatni wypad przyniósł mu całkiem ładne monety. Najciekawszą według mnie jest tutaj ten fenik gdański. W fajnym stanie, niestety nie mamy zdjęć rewersów. Na samej górze jest trojak Wilhelma. No i jak widzicie, jest trochę Adolfa. Zajechane monetki z III Rzeszy, cynkowe. Dwie boratynki chyba, tak? Trzy boratynki, pocisk. Jak kolega pisze, guzik posiadały legiony Piłsudskiego, także ciekawe znalezisko. No jest trochę szalongów jeszcze, całkiem ładny krzyżyk. No i tutaj kolejne zdjęcie, jest jakieś sreberko, o którym kolega nic nie napisał, słabo widoczne, ale coś widać fajnego, starego. Kolejne znalezisko nadsyła Daniel. Z tego co pisze, z okolicy, zresztą widać to po znajdkach, podobne rzeczy się kopie u nas. No i na pierwszym zdjęciu widzicie, jest trochę PRL-u, jest boratynka całkiem ładna, litewska, jest sreberko 48 część talara, tam mamy jeszcze grosza Stanisława Augusta Poniatowskiego. No, z tyłu pocisk ćwiczebny z Mausera. Dwa naparstki i jakaś tam ozdóbka. Kolejne zdjęcia i piękne sreberko trojaczka Augusta III Sasa. Bardzo ładny stan. No i tutaj jeszcze trochę ołowiu. Jakiś szelong. No i kolejne zdjęcie. Kolejne monety. Widać tutaj na górze sreberko, jedna marka. Jest trochę międzywojnia, 20 groszówki.
jakiś taki ciekawy dosyć łańcuszek, może od jakiejś szabelki, no i znów trochę PRL-u. Także tak mówię, trochę podobne znajdki do moich. Świat jest mały ogólnie. Dziękuję za zaproszenie, na pewno zgadamy się. No i na koniec zostawiłem Wam bizona, któremu, kurczę, sypia jak z rękawa. Przedstawiałem Wam go w pierwszym odcinku, gdzie trafił m.in. krzyż żelazny, czy też obrączkę złotą. Tutaj nadsyła, jak sam opisuje, jego chyba najcenniejsza moneta, jaką trafił. 1 cent z 1869 roku. Piękny moniak z brązu. Następnie mamy medal pruski z okazji 25. rocznicy objęcia tronu przez właśnie Wilhelma. Tutaj mamy orzełka z czapki listonosza. Widać tutaj po zdjęciu, że kolega chyba śmiga wieczorami. Taka czaszka. I tutaj też prośba o identyfikację. Widać tutaj na pierwszy rzut oka, że wykonana jest z cynku. Według mnie chyba SS, ale możecie tutaj pomóc w identyfikacji. Z tyłu macie właśnie zdjęcia jeszcze, jak była mocowana. No i taka klamerka. Kolega pisze, że dopiero po przeczyszczeniu zorientował się, że to klamra napoleońska. Trafiła na początku do śmieci. Na szczęście udało się ją odratować z tych śmieci, bo kurczę, naprawdę szkoda by było mu piękny fant. No i wpinka WHW. Wpinka z serii Znaki Drogowe. To jest zakaz jazdy, z tego co dobrze kojarzę. Tutaj kolega z zapytaniem pisze, kto je otrzymywał. No, wpinki były, między innymi te wpinki zostały rozdawane z okazji tej kwesty pomocy zimowej. No, kwesta miała służyć pomocy najbiedniejszym, a z tego co potem wynikało, to pieniądze najczęściej szły zasilając wojska, między innymi na front wschodni. Słuchajcie, wracając do moich znalezisk, jeśli chodzi o biżuterię, to bez wątpienia królują różnego rodzaju obrączki czy też pierścionki. No i pokażę Wam kilka ciekawszych z nich. Taka obrączka, która do tej pory nie wiem, z czego jest wykonana. Najprawdopodobniej jakiś tombak. Jest strasznie lekka, także od razu przypuszczałem, że to nie złotko. Strasznie cienka. Żadnych punc, żadnego graweru na niej nie ma. No fajnie się błyszczy jedynie. Kolejna ładna obrączka miedziana, złocona. No i tutaj bez wątpienia była to obrączka ślubna. Macie tutaj grawer z inicjałami. No i tutaj ciekawostka, jest data 1908 rok. Dosyć spora. Oczywiście pokażę Wam wszystkie na końcu. Mam taki pierścioneczek. Widać, że samoróbka, ale fajny, ciekawy. To kolejny sygnet złocony z oczkiem. Spytacie pewnie, gdzie jest złoto. No słuchajcie, złoto wraz z cenami, które poszybowały w górę, zostało sprzedane. Także jedyne moje fanty, które spieniężyłem, to właśnie te trzy obrączki. Nie stanowiły dla mnie jakiejś większej wartości historycznej, także no, zostały po prostu sprzedane. Słuchajcie, z srebra taki fajny kajdan, dewiska, srebrna dewiska zegarka próby 800. I tutaj mamy obrączkę srebrną, również 800.
jest trochę spinek mankietowych. Tutaj ogólnie królują miedziane, no ale trafiały się również srebrne. No i tutaj mamy dwie z nich. Również 800. Tutaj brakuje niestety środka. Zapewne jakiś kamyczek. Tu kolejna. Kolejne spineczki. Te są ciekawe. Bo zobaczcie, są tutaj oznaczone skrótem DRGM, czyli wzór zastrzeżony przez Rzeszę Niemiecką. No i tutaj, proszę ja was, jest próba 835. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. No fajne. Bardzo fajne. Ogólnie wpadły w takim lasku dosyć ciekawym. Ciekawym, bo bardzo dużo tam było biżuterii. Tam właśnie wpadła między innymi ta obrączka złocona z tą datą. No a na polu obok wpadła złota obrączka. Poza tym było tam kilka innych pierdół, jak na przykład ta broszka. Sporo, naprawdę sporo tam było biżuterii. O, właśnie. Również to było w tym lasku. Ogólnie dla przypomnienia wrzucę wam tam miniaturę. To ciekawostka jakaś, kurczę, wzorowana Egiptem. No i ogólnie chyba po pół roku trafiłem w tym lasku jeszcze jedną część, która się właśnie składa w całość. No ale reszty niestety brak, chyba że to była jakaś zawieszka. No ciekawa rzecz, ciekawa rzecz. Kojarzycie na pewno Goblina, trafił kiedyś piękną złotą pieczęć. Tutaj jest taka biedniejsza wersja miedziana. Ja na początku w ogóle nie wiedziałem, że to jest pieczęć. Przypuszczałem, że to jakiś wisior był. No i niestety tutaj brakuje tego środka. Pewnie była jakaś postać albo jakiś grawer z inicjałami. No, wracając jeszcze do srebra, to chyba jest faworyt. I to również padło w tym lasku, gdzie tak dużo tej biżuterii. Piękno, zobaczcie, jak się błyszczy ten kamyk. Nie jest to szkiełko. Jest to kamień z tego, co ktoś mi kiedyś pisał. O, kamień cytryn. Piękna rzecz. I działa w 100%. Tu jest zapięcie. Jest strasznie delikatne, także nie chcę. Nie chcę uszkodzić, ale chcę wam zaprezentować. O. Ja ogólnie przyjechając dopiero do domu, bo na początku myślałem, że jest to zwykłe srebrzone bibelot, ale dopiero tutaj przy myciu tego fanta dostrzegłem próbę, która jest nabita na igle. Nie wyostrzymy tego chyba. No, jeżeli się nie uda, to wrzucę wam fotkę. Lubi tą ostrość, wybaczcie ogólnie. Ale jest próba i ja, kurczę, nie pamiętam dokładnie, ale to jakaś dziwna próba była. Z tego, co czytałem w internecie, prawdopodobnie jest to wyrób rosyjski. Bo takich prób, takich punc używano właśnie na biżuteriach z Rosji. Piękna rzecz. Jest ogólnie sporo nabijek, widać. Tutaj nie będę wam pokazywał każdych po kolei. Widzicie to dokładnie. No, jakieś takich kilka zawieszek. To akurat miedziane ze szkiełkiem zwykłym, ale bardzo ładnie wygląda. Tutaj kolejna broszka. Tu przypuszczałem, że są to ametysty, niestety zwykłe również szkła. Ale piękna,
Piękna również broszka. Fajnie się błyszczy. Tutaj coś chyba w rodzaju guziczka. O, tutaj z pierścionka jakiegoś pewnie bazaru. Ale również fajny, spory ten kamień. No i tutaj jest ta ciekawostka, którą kiedyś wykopałem. I ktoś mi to właśnie identyfikował. Tutaj pokazywałem właśnie sygnet, który przysłała koleżanka. I tu też jest, jak widzicie, wytłoczona postać. Z tym, że nie wiem. Nie wygląda mi na to, żeby to był pierścień. Bardziej jakaś zawieszka. Ale ciekawa rzecz. Tutaj mamy bardzo ładne zapięcie od książki. Fajna sprawa. No, pokażę wam tu z końca fanty. Taki fajny zestawik mam. To ostatnio widzieliście broszkę. Tutaj do zestawu jest jeszcze spinka do włosów. Bardzo podobna. No i jest jeszcze taka klamareczka piękna. Taki fajny zestawik. No, tutaj była wcześniej wykopana też taka broszka. Ja już te kwiatuszki przykleiłem sobie. Jest kilka takich ciekawostek. No i tutaj bardzo ciekawa również rzecz. Bardzo ładna bransoletka. Zobaczcie, mozolna robota. Ale ciekawostką jest grawer w środku, który jest niestety mało czytelny, bo tu niestety już ja to czyściłem, ale to było z 2 lata temu. No i tutaj niestety już zaszło, jakby zmatowiało i nie widać, ale z tego co próbowałem to tłumaczyć, jest jakaś to sentencja. No i na samym końcu widnieje data, z tym, że na pewno tego nie użycie. Ja sam tego nie mogę teraz dostrzec. Ale jest tu data 1939. O, właśnie tutaj. Ale wy tego... No nie wiem, spróbuję to wam wyostrzyć, ale wątpię. Ale jest to na pewno data 1939 rok. Pewnie ta co prawda, ale super, super fant. Większość fantów wykopano ogólnie w lesie, także są w całości. No, to broszka wątpię, że na polu zachowałaby się w takim stanie. Faworyt, tak jak mówiłem, faworyt, jeśli chyba chodzi o biżuterię. No, jest kilka znajdek. Ciekawych, jeszcze niezidentyfikowanych do końca. Jakieś zawieszki. Tutaj jest sekretnik. Ładnie wygląda, ale niestety tylko złocony. Z kamyczkiem w środku. No i słuchajcie, kończąc, jeszcze pokażę wam dwie rzeczy, których tutaj nie dostrzegłem. Piękny sygnet. Sygnet pieczętny, czy też pieczęć sygnetowa.
inicjałami. Piękny stan. Zapewne chyba brąz. Bo w takim stanie wyszedł z ziemi, tu praktycznie go nie czyściłem. No i drugi sygnet. Sygnet ze sreberka. Tutaj również inicjały, wydaje mi się KK. Są zdobienia po bokach. I próba nabita 800. Także tyle na dziś. W przyszłym tygodniu taka mała niespodzianka, żeby nie było, że tylko fanty się kopie, także pokażę wam trochę prozę kopacza. No i co? Zapraszam ogólnie do podsyłania swoich znalezisk i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.